Posynodalna Adhortacja Apostolska Verbum Domini Ojca Świętego Benedykta XVI o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła. Audio numer 3. Ciąg dalszy części pierwszej zatytułowanej Verbum Dei. Eschatologiczny wymiar Słowa Bożego. Wszystko to wyraża świadomość Kościoła, że Jezus Chrystus jest ostatecznym Słowem Boga. On jest pierwszy i ostatni. On nadał stworzeniu i historii ostateczny sens. Dlatego naszym powołaniem jest życie w czasie, mieszkanie w Bożym świecie stworzonym, w tym eschatologicznym rytmie Słowa. To też chrześcijańska ekonomia zbawienia jako nowe i ostateczne przymierze nigdy nie przeminie i nie należy już więcej oczekiwać żadnego publicznego objawienia przed chwalebnym ukazaniem się Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jak bowiem przypomnieli ojcowie podczas synodu, specyficzny charakter chrześcijaństwa wyraża się w wydarzeniu, którym jest Jezus Chrystus, szczyt objawienia, spełnienie obietnic Bożych i pośrednik w spotkaniu człowieka i Boga. On, który objawił nam Boga, jest jedynym i ostatecznym słowem przekazanym ludzkości. Święty Jan od Krzyża wyraził wspaniale tę prawdę: od kiedy Bóg dał nam swego Syna, który jest Jego jedynym słowem, przez to jedno słowo powiedział nam wszystko naraz i nie ma już nic więcej do powiedzenia. To bowiem, o czym częściowo mówił dawniej przez proroków, wypowiedział już całkowicie, dając nam wszystko, to jest swego Syna. Zatem jeśli by ktoś jeszcze pytał Boga albo pragnął od Niego jakichś widzeń czy objawień, postąpiłby nie tylko błędnie, lecz również obraziłby Boga, nie mając oczu utkwionych w Chrystusa, całkowicie bez pragnienia jakichś innych nowości. Dlatego synod zalecił pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu Słowa Bożego i objawień prywatnych, których rolą nie jest uzupełnianie ostatecznego objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego objawienia publicznego. To ostatnie wymaga naszej wiary, w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodnie właśnie przez to, że odsyła do jedynego objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami. Wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce, dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia. Słowo Boże i Duch Święty. Po rozważeniu tematu ostatniego i ostatecznego Słowa Boga do świata należy teraz zwrócić uwagę na posłannictwo Ducha Świętego w odniesieniu do Słowa Bożego. Nie istnieje bowiem żadne autentyczne rozumienie objawienia chrześcijańskiego bez działania pocieszyciela. Wiąże się to z faktem, że Boży przekaz o sobie samym zakłada zawsze relacje między Synem i Duchem Świętym, których Ireneusz z Lyonu nazywa dwiema rękami Ojca. To zresztą Pismo Święte wskazuje nam na obecność Ducha Świętego w dziejach zbawienia, a w szczególności w życiu Jezusa, który począł się z dziewicy Maryi za sprawą Ducha Świętego. Na początku swojej działalności publicznej nad brzegami Jordanu widzi, jak zstępuje na niego w postaci gołębicy. W tym też duchu Jezus działa, przemawia i raduje się. I w duchu ofiaruje samego siebie. Pod koniec swojej misji, zgodnie z przekazem Jana Ewangelisty, Jezus jasno ukazuje związek daru swego życia z posłaniem Ducha do uczniów. Następnie Jezus zmartwychwstały, noszący na swoim ciele znaki męki, tchnie Ducha, a uczniowie stają się uczestnikami Jego misji. Duch Święty pouczy uczniów o wszystkim i przypomni im wszystko, co powiedział Chrystus, ponieważ to On, Duch Prawdy, doprowadzi uczniów do całej prawdy. W końcu, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, Duch zstępuje na 12 zebranych na modlitwie wraz z Maryją w dniu Pięćdziesiątnicy i pobudza ich do misji głoszenia wszystkim ludziom dobrej nowiny. Tak więc Słowo Boże wyraża się ludzkimi słowami dzięki działaniu Ducha Świętego. Misja Syna oraz misja Ducha Świętego są nierozłączne i stanowią jedną ekonomię zbawienia. Ten sam Duch, który działa we wcieleniu Słowa w łonie Dziewicy Maryi, kieruje także Jezusem podczas całej Jego misji i zostaje obiecany uczniom. Ten sam Duch, który mówił przez proroków, wspiera i inspiruje Kościół w dziele głoszenia Słowa Bożego i w przepowiadaniu apostołów. Ostatecznie jest to ten sam Duch, który natchnął autorów świętych pism. Świadomi istnienia tej pneumatologicznej perspektywy, ojcowie synodalni pragnęli zwrócić uwagę na znaczenie działania Ducha Świętego w życiu Kościoła oraz w sercu wierzących w odniesieniu do Pisma Świętego. Bez skutecznego działania Ducha Prawdy nie można bowiem zrozumieć słów Pana. Jak ponadto przypomina święty Ireneusz, ci, którzy nie uczestniczą w duchu, nie żywią się pokarmem swojej Matki Kościoła, nie otrzymują niczego z najczystszego źródła tryskającego z ciała Chrystusa. Tak jak Słowo Boże przychodzi do nas w ciele Chrystusa, w ciele eucharystycznym oraz w pismach dzięki działaniu Ducha, może też być ono przyjęte i naprawdę zrozumiane jedynie dzięki owemu Duchowi. Wielcy pisarze należący do tradycji chrześcijańskiej są jednomyślni w rozważaniach na temat roli Ducha Świętego w więzi, którą wierzący muszą utrzymywać z pismami. Święty Jan Chryzostom twierdzi, że pismo potrzebuje objawienia Ducha, abyśmy odkrywając prawdziwy sens zawartych w nim rzeczy, czerpali z niego obfity zysk. Również święty Hieronim jest głęboko przekonany, że nie możemy dojść do zrozumienia Pisma bez pomocy Ducha Świętego, który je inspirował. Następnie święty Grzegorz Wielki w sugestywny sposób podkreśla, że powstanie oraz interpretowanie Biblii są dziełem tegoż Ducha. On sam stworzył słowa świętych testamentów, on sam je otworzył. Ryszard ze świętego Wiktora przypomina, że trzeba mieć oczy gołębicy, oświecone i pouczone przez Ducha, aby pojąć święty tekst. Chciałbym także podkreślić, że wymowne świadectwo na temat relacji między Duchem Świętym i Pismem znajdujemy w tekstach liturgicznych, w których Słowo Boże jest głoszone, słuchane i wyjaśniane wiernym. Należą do nich starożytne modlitwy, które w formie epiklezy proszą o Ducha przed czytaniami. Ześlij Twego Ducha Świętego Pocieszyciela do naszych dusz i spraw, abyśmy zrozumieli natchnione przez Niego Pismo i pozwól, bym je odczytał w godziwy sposób, aby zgromadzeni tutaj wierni mieli z tego pożytek. Znajdujemy też modlitwy, w których na zakończenie homilii ponownie błaga się Boga o dar Ducha dla wiernych. Boże Zbawco, modlimy się do Ciebie za ten lud, ześlij na niego Ducha Świętego, niech nawiedzi go Pan Jezus, niech przemówi do umysłów wszystkich i otworzy serca na wiarę i przyprowadzi do Ciebie nasze dusze, Boże miłosierdzia. Na tej podstawie możemy jasno pojąć, dlaczego nie można dojść do zrozumienia sensu słowa, nie biorąc pod uwagę działania Pocieszyciela w Kościele oraz w sercach wierzących. Tradycja i Pismo. Przypomnienie głębokiej więzi istniejącej między Duchem Świętym i Słowem Bożym pomaga nam zrozumieć sens oraz decydującą wartość żywej tradycji i świętych pism w Kościele. Skoro bowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, to wypowiedziane w czasie Słowo Boże oddało się i powierzyło Kościołowi w sposób ostateczny, aby orędzie zbawienia mogło być skutecznie przekazywane w każdym czasie i w każdym miejscu. Jak przypomina konstytucja dogmatyczna Dei Verbum, Jezus Chrystus polecił apostołom, aby Ewangelię zapowiedzianą przedtem przez proroków, przez siebie zaś wypełnioną i obwieszczoną, głosili wszystkim ludziom jako źródło wszelkiej zbawiennej prawdy i moralnego porządku oraz przekazywali im dobrodziejstwa Boże. Polecenie to zostało wiernie wypełnione tak przez apostołów, którzy głoszeniem ustnym, przykładami i zorganizowanym działaniem przekazali to, o czym dowiedzieli się, czy to z samych słów, z zachowania i czynów Chrystusa, czy też dzięki pomocy Ducha Świętego, jak i przez tych apostołów i mężów apostolskich, którzy pod natchnieniem tegoż Ducha Świętego na piśmie utrwalili orędzie zbawienia. Sobór Watykański II przypomina ponadto, że ta tradycja zapoczątkowana przez apostołów jest żywą i dynamiczną rzeczywistością. Rozwija się w Kościele pod opieką Ducha Świętego. Nie w sensie, że ulega zmianie w swej prawdzie, która jest wieczna. Przede wszystkim wzrasta zrozumienie zarówno przekazywanych spraw, jak i słów dzięki kontemplacji i studium, dzięki lepszemu pojmowaniu, które rodzi się z głębszego doświadczenia duchowego i dzięki przepowiadaniu tych, co wraz z sukcesją biskupią otrzymali niezawodny charyzmat prawdy. Żywa tradycja ma więc zasadnicze znaczenie, aby z upływem czasu mogło się pogłębiać rozumienie przez Kościół prawdy objawionej w pismach, bowiem dzięki tej tradycji Kościół poznaje cały kanon księg świętych, w niej także samo Pismo Święte, pełniej jest rozumiane i nieustannie skutecznie oddziałuje. Ostatecznie więc to żywa tradycja Kościoła pozwala nam zrozumieć we właściwy sposób Pismo Święte jako Słowo Boże. Chociaż Słowo Boże poprzedza i przewyższa Pismo Święte, to jednak jako natchnione przez Boga Pismo zawiera Słowo Boże w sposób absolutnie wyjątkowy. Wynika z tego, że ważne jest odpowiednie wychowanie i formowanie ludu Bożego, by podchodził do świętych pism w powiązaniu z żywą tradycją Kościoła, uznając je za Słowo Boże. Kształtowanie takiego podejścia u wiernych jest bardzo ważne z punktu widzenia życia duchowego. Może tu być pomocne przypomnienie stosowanej przez ojców Kościoła analogii między Słowem Bożym, które staje się ciałem, i Słowem, które staje się księgą. Konstytucja dogmatyczna Dei Verbum, nawiązując do starożytnej tradycji, zgodnie z którą ciałem Syna jest przekazane nam Pismo, jak twierdzi święty Ambroży, mówi: Boże bowiem słowa, wyrażone ludzkimi językami, upodobniły się do ludzkiej mowy, podobnie jak niegdyś słowo wiekuistego Ojca, przyjąwszy słabe ludzkie ciało, upodobniło się do ludzi. Tak pojmowane Pismo Święte jawi się nam, mimo różnorodności form i treści, jako rzeczywistość jednolita. Przez wszystkie słowa Pisma Świętego Bóg wypowiada tylko jedno słowo, swoje i jedyne słowo, w którym wypowiada się cały. Jak twierdził wyraźnie już święty Augustyn, pamiętajcie, że to samo Słowo Boże rozciąga się na wszystkie księgi, że to samo słowo rozbrzmiewa na ustach wszystkich świętych pisarzy. A zatem za sprawą Ducha Świętego i pod kierunkiem magisterium Kościół przekazuje wszystkim pokoleniom to, co zostało objawione w Chrystusie. Kościół żyje pewnością, że jego Pan, który mówił w przeszłości, nieustannie przekazuje dzisiaj swoje słowo w żywej tradycji Kościoła oraz w Piśmie Świętym. Słowo Boże przemawia bowiem do nas w Piśmie Świętym jako natchnione świadectwo objawienia, które wraz z żywą tradycją Kościoła stanowi najwyższą regułę wiary. Pismo Święte, natchnienie i prawda. W pojmowaniu świętego tekstu jako Słowa Bożego w ludzkich słowach kluczowe znaczenie ma niewątpliwe pojęcie natchnienia. Również tutaj można zastosować analogię. Podobnie jak Słowo Boże stało się ciałem za sprawą Ducha Świętego w łonie dziewicy Maryi, również Pismo Święte rodzi się z łona Kościoła za sprawą tegoż Ducha. Pismo Święte jest Słowem Boga, dlatego że zostało spisane pod natchnieniem Ducha Bożego. W ten sposób uznaje się w pełni rolę ludzkiego autora, który napisał natchniony tekst, i jednocześnie Boga samego jako prawdziwego autora. Jak stwierdzili ojcowie synodalni, widać tu z całą oczywistością, że temat natchnienia ma decydujące znaczenie dla właściwego podejścia do pism oraz do ich poprawnej hermeneutyki, która z kolei powinna odzwierciedlać ducha, w którym została napisana. Osłabienie świadomości natchnienia rodzi ryzyko, że Pismo Święte będzie czytane jako obiekt ciekawości historycznej, a nie jako dzieło Ducha Świętego, w którym możemy usłyszeć głos Pana i poznać Jego obecność w historii. Ojcowie synodalni słusznie wykazali ponadto, że z tematem natchnienia wiąże się również temat prawdy Pism. Dlatego pogłębienie dynamiki natchnienia niewątpliwie doprowadzi również do lepszego zrozumienia prawdy zawartej w świętych księgach. Jak twierdzi soborowa nauka na ten temat, natchnione księgi uczą prawdy. Skoro więc wszystko to, co autorzy natchnieni, czyli hagiografiowie, twierdzą, należy uważać za stwierdzone przez Ducha Świętego, to z całą mocą należy też wyznać, że księgi Pisma w sposób pewny, wiernie i bez błędu uczą prawdy, jaka z woli Boga została zapisana w Księgach Świętych dla naszego zbawienia. Dlatego wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Niewątpliwie w refleksji teologicznej natchnienie i prawda zawsze były uważane za dwa kluczowe pojęcia kościelnej hermeneutyki świętych pism. Jednakże trzeba uznać, że dziś konieczne jest odpowiednie pogłębienie tych rzeczywistości, by lepiej spełnić wymogi dotyczące interpretacji świętych tekstów zgodnie z ich naturą. W związku z tym wyrażam nadzieję, że badania w tej dziedzinie będą postępowały z pożytkiem dla nauk biblijnych oraz życia duchowego wiernych. Bóg Ojciec, źródło i początek Słowa. Ekonomia objawienia ma zatem swój początek i swe źródło w Bogu Ojcu. Przez Jego Słowo powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego. To On olśniewa nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Jezusa Chrystusa. W Synu Logosie, który stał się ciałem, który przyszedł wypełnić Jego wolę, który Go posłał, Bóg, źródło objawienia, jawi się jako Ojciec i doprowadza do pełni Boże wychowanie człowieka, które już wcześniej dokonało się dzięki słowom proroków i wielkim sprawom dokonanym w stworzeniu i w dziejach Jego ludu i wszystkich ludzi. Szczytem objawienia Boga Ojca jest ofiarowany przez Syna dar Parakleta, Ducha Ojca i Syna, który nas doprowadzi do całej prawdy. W ten sposób wszystkie obietnice Boże stają się tak w Chrystusie Jezusie, a człowiek zyskuje możliwość wejścia na drogę prowadzącą do Ojca, aby w końcu Bóg był wszystkim we wszystkich. Jak pokazuje krzyż Chrystusa, Bóg przemawia również milczeniem. Milczenie Boga, doświadczenie oddzielenia Wszechmocnego i Ojca stanowi decydujący etap ziemskiej drogi Syna Bożego, wcielonego Słowa. Przybity do drzewa krzyża bolał nad owym milczeniem. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Trwając w posłuszeństwie aż do ostatniego tchnienia życia w mrokach śmierci, Jezus przyzywał Ojca. Jemu oddał się w chwili przejścia przez śmierć do życia wiecznego. Ojcze, w ręce Twoje powierzam ducha mego. To doświadczenie Jezusa można odnieść do sytuacji człowieka, który usłyszał i rozpoznał Słowo Boga, a potem musi zmierzyć się z Jego milczeniem. To doświadczenie było udziałem wielu świętych i mistyków, a i dzisiaj doświadcza tego wielu wierzących na swej drodze. Milczenie Boga jest przedłużeniem Jego poprzednich słów. W tych mrocznych chwilach przemawia On w misterium swego milczenia. Dlatego w dynamice objawienia chrześcijańskiego milczenie jawi się jako ważny wyraz Słowa Bożego.